co łączy ze sobą Kurta Cobaina, Johna Nasha i Vincenta Van Gogha. Każda z tych postaci zapisała się na kartach historii swoim niesamowitym talentem. Ale również każda z nich nosiła na sobie ciężar zaburzeń psychicznych. Czy to przypadek? A może jest ziarno prawdy w ludowej mądrości, jakoby każdy geniusz był również po części szaleńcem? Zobaczmy, co mówi na ten temat nauka. Idea, jakoby geniusz łączył się z szaleństwem, jest ideą bardzo starą. Już blisko 2000 lat temu Seneca mówił o tym, że nie ma geniuszu bez domieszki szaleństwa. Dobrze znamy z otaczającej nas kultury stereotyp naukowca dziwaka, naukowca szalonego, czy też artysty, który cierpi. Nic dziwnego, że naukowcy, których potencjalnie dotyczy to zagadnienie, pochylili się nad nim i sprawdzili, czy ma ono jakieś naukowe podstawy. Badanie relacji pomiędzy geniuszem a szaleństwem jest problematyczne. Chociażby ze względu na to, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek miarę związaną z geniuszem. No bo jak porównać ze sobą chociażby Van Gogha, Einsteina czy Mickiewicza? Jak mierzyć geniusz? Przecież każdą z tych person można z pełnym przekonaniem określić słowem geniusz. Jednakże ich życia i twórczość różniły się niemalże w każdym aspekcie. Dlatego też zdecydowano się na mierzenie prostszych rzeczy, na przykład kreatywności czy inteligencji. Kreatywność rozumiemy tutaj jako zdolność do tworzenia nowych idei, pomysłów, dostrzegania nowych rzeczy. Natomiast inteligencja będzie odpowiedzialna za przystosowanie się do okoliczności, logicznego myślenia, dostrzegania wzorców abstrakcyjnych, wykorzystania zastanego doświadczenia. No dobrze, ale przetłumaczmy to na bardziej ludzki język. W przypadku Błażeja kreatywność nie będzie odpowiedzialna za to, jak szybko nauczy się grać, tylko za to, kiedy już opanuje te zasady, jak skutecznie będzie w stanie stworzyć jakiś nowy szlagier, super przebój. Natomiast inteligencja będzie mu potrzebna do tego, aby opanował wszystkie akordy i prawidła związane z muzyką. W dużym uproszczeniu. Wydaje się, że inteligencja i kreatywność są od siebie trochę zależne, ale nie są tożsame. Można być bardzo inteligentnym, ale nie kreatywnym. Można być bardzo kreatywnym i przeciętnie inteligentnym. Trudno natomiast jest być mało inteligentnym i jednocześnie kreatywnym. Statystycznie jest na to bardzo mała szansa. No dobra, ale co z tym szaleństwem? W jednym z badań ustalono związek pomiędzy kreatywnością a zaburzeniami afektywnymi, a w szczególności chorobą afektywną dwubiegunową. Już tłumaczę, co to. W tym zaburzeniu nastrój osoby zmienia się z maniakalnego w depresyjny i odwrotnie, z depresyjnego w maniakalny. Podczas depresji osoba bywa patologicznie smutna i często nie potrafi czerpać z niczego w świecie przyjemności. Świat staje się naprawdę nieznośny, osoba odczuwa brak koncentracji i brak energii. Z drugiej strony, podczas epizodów manii osoba jest pewna siebie i pełna energii. Cały czas ma nowe, często bardzo śmiałe pomysły. Potrafi bardzo długo nie spać i nie odczuwać zmęczenia. Okej, wiem. To wszystko brzmi bardzo kusząco, ale osoby w manii są w stanie podejmować naprawdę irracjonalne decyzje. Na przykład mogą rzucić pracę i wyjechać za granicę po to, żeby jakiś czas później stwierdzić, że nie była to jednak najlepsza decyzja, i wejść znowu w epizod depresji. Żeby było zabawniej, nie tylko kreatywność może mieć coś wspólnego z szaleństwem. Dziesiątki badań wskazują na związek pomiędzy inteligencją a chorobą afektywną dwubiegunową. Dwa kolejne konkretne przykłady wskazujące na związek między geniuszem a szaleństwem pochodzą ze Szwecji. Numer 1. Badano tam dużą grupę nastolatków. Ci, którzy podczas badań wykazali się wysokim ilorazem inteligencji, statystycznie częściej w dorosłym życiu zapadali na choroby psychiczne, a właśnie w szczególności na chorobę afektywną dwubiegunową. Numer 2. Badanie przeprowadzone na blisko 8000 Szwedów i 18000 Holendrów wskazuje, że u osób wykonujących zawody kreatywne, tak jak na przykład malarz, muzyk czy tancerz, możemy częściej odnaleźć zestaw genów predestynujących do zapadnięcia w niektóre choroby psychiczne. Oczywiście, to, że jesteście wybitnie uzdolnieni w którejkolwiek z kreatywnych dziedzin i osiągacie w niej niesamowite rezultaty, to wcale nie musi oznaczać, że zapadniecie w którąś z tych chorób.
Po prostu macie statystycznie większą szansę, że to się zadzieje. No i wasi bliscy również. Okazuje się, że w rodzinach geniuszy możemy dostrzec wyższe występowanie osób chorych na schizofrenię, a niestety, jak wiemy, choroba ta ma częściowe podłoże genetyczne. Podsumowując pierwszą część rozważań, jeżeli spojrzymy na badania dotyczące geniuszu i szaleństwa, to natkniemy się tak właściwie na cztery zmienne. Kreatywność, inteligencję, schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Wydaje się, że te cztery koncepty są ze sobą jakoś związane. Naukowcy od dłuższego czasu dostrzegają pewien związek, korelację pomiędzy tymi konceptami. No bo zarówno schizofrenicy, jak i osoby chore na dwubiegunówkę myślą trochę inaczej. I może właśnie to inne myślenie leży u podstaw geniuszu. A jak dokładnie wiążą się ze sobą te koncepty? Sprawdźmy. Powiedzmy sobie jasno. Bycie chorym na dwubiegunówkę czy schizofrenię nie uczyni nas geniuszami. Wręcz przeciwnie, te choroby dezorganizują życie i często uniemożliwiają proces twórczy. Nie są przyczyną bycia geniuszem. Natomiast pewna teoria mówi, że geny, które leżą u podstaw geniuszu, są też związane z chorobą. Choroba będzie występowała jako pewien efekt uboczny naszego nieszablonowego myślenia. Wyobraźmy to sobie tak. Dziedziczymy od naszych rodziców pewien zestaw genów. Mamy 6 kart, które będą determinowały naszą kreatywność, nasz sposób myślenia. Jeżeli wylosujemy dużo kart czerwonych, będziemy bardzo kreatywni. Jeżeli będziemy mieli więcej kart czarnych, to mniej. Losujemy 6 kart genów. 3 od ojca i 3 od matki. Uwaga, jeżeli będziemy mieć same czerwone, to dostaniemy schizofrenię. Natomiast jeżeli wylosujemy 4 karty lub więcej, czyli te czerwone poduszeczki, to rozwiniemy chorobę afektywną dwubiegunową. Do tego dodajemy środowisko, jako 7 kartę, która może nas dodatkowo wepchnąć w chorobę lub przed nią ochronić. Losujemy 6 kart genów, 3 od ojca i 3 od matki. Uwaga, jeżeli będziemy mieć same czerwone, to dostaniemy schizofrenię. Natomiast jeżeli będziemy mieć 4 karty lub więcej, to chorobę afektywną dwubiegunową. Do tego dodajemy środowisko jako 7 kartę, która może nas dodatkowo wepchnąć w chorobę lub przed nią uchronić. W ten sposób widzimy, że możemy otrzymać różne kombinacje. Upraszczając, nie być w ogóle kreatywni, być kreatywni i uniknąć choroby. Mieć takie same geny jak nasz brat bliźniak i wychowując się w sprzyjającym środowisku, nie rozwinąć choroby, realizując się jako kreatywni specjaliści. A on, ze względu na traumę, jaką przeżył, przy kompletnie tym samym zestawie genów, będzie walczył z chorobą. Są pewne badania potwierdzające ten punkt widzenia. Zarówno osoby kreatywne, jak i osoby ze schizofrenią będą miały bardziej przepuszczalne kategorie pojęciowe. To znaczy, że w porównaniu do innych ludzi będą miały dużo bardziej odległe skojarzenia. Na przykład, jeśli spytamy ludzi, co kojarzy im się ze słowem nóż, no to większość osób powie, że na przykład kojarzy im się z tym słowem miecz albo łyżwa. Natomiast jeżeli zapytamy osoby, które mają dużo bardziej te odległe skojarzenia, jak właśnie schizofrenicy albo osoby kreatywne, no to mogą nam powiedzieć, że kojarzy im się z tym słowem na przykład grzebień albo motor. Świetnie widać to w obrazach Salvadora Daliego. Wskazuje się też na to, że zarówno schizofrenicy, jak i osoby kreatywne mają mniej dopaminy oraz mniej receptorów dopaminy w części mózgu zwanej wzgórzem. Wzgórze ma za zadanie filtrować informacje, jakie docierają do nas ze świata zewnętrznego. Gdy ten proces jest mniej wydajny, do naszej kory przedczołowej dochodzi więcej nieprzefiltrowanych informacji. Z jednej strony może to stanowić pole pod większą kreatywność. Z drugiej, gdy proces filtrowania informacji przez wzgórze nie jest kontrolowany, może doprowadzić do urojeń. Wypadałoby również przedstawić zdanie innych uczonych, którzy nie zgadzają się z tym, jakoby szaleństwo łączyło się z geniuszem. A zarzutów jest sporo, na przykład takie, że część badań wskazuje tylko na współwystępowanie kreatywności i chorób. Nie wskazują one jednoznacznie na powód ich występowania. Może na przykład bardzo chcemy potwierdzić tę ludową mądrość, dokładnie wnikamy w życiorysy geniuszów i nadinterpretujemy ich przypadłości. Może myślimy heurystycznie i skrótowo,
dostrzegamy tych kilku genialnych szaleńców, kręcimy o nich filmy i piszemy książki, a nie dostrzegamy setek naukowców i artystów, którzy wiodą zdrowe i poukładane życie. Może wśród artystów znajdziemy więcej osób zaburzonych, ponieważ wielu osobom chorym poleca się arteterapię jako formę rehabilitacji w chorobie. Potem te osoby odnajdują swoje powołanie. Może depresja to cena, jaką niejednokrotnie artysta musi zapłacić, zaszywając się z dala od ludzi i tworząc przez długie miesiące, co może ją wywołać. Van Gogh w ciągu całego swojego życia sprzedał niewielką ilość prac i ostatecznie umarł w nędzy. Może to właśnie niezrozumienie ze strony jego otoczenia pchnęło go w chorobę. Jak widzimy, jest wiele głosów za i wiele głosów przeciw. Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy w stanie uwierzyć, że szaleństwo i geniusz są w jakimś stopniu ze sobą połączone. Niejednokrotnie osoba genialna musi myśleć nieszablonowo, wychodzić poza normę. Całkiem możliwe, że część tej nieszablonowości leży na jednym kontinuum z zaburzeniami psychicznymi. Tak czy inaczej, dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Jeżeli macie na przykład jakieś ciekawe badania, no to podlinkujcie je w komentarzu, a my z chęcią się do nich odniesiemy. Tymczasem dziękujemy wam za uwagę i życzymy, żeby w waszych życiach pojawiła się od czasu do czasu odrobina kontrolowanego szaleństwa. A jeżeli dalej chcecie zgłębiać z nami zakamarki ludzkiego umysłu, no to subskrybujcie ten kanał.